Państwa, jedziemy tym autobusem stopięć na Pętlę Górczewska. Bardzo ciekawe są uliczki. No, Warszawa, linia Mysia, klasztorne miejsca. Tutaj jest też klasztor. Tutaj Ania mówi, jak to głodny, to zaprasza na obiad. Stare babcie przychodzą. A kto tylko chce, proszę Państwa, stopięć jedzie z przeciwnej strony. Proszę Państwa, właśnie ten numer stopięć jedzie z przeciwnej strony. No. O, tu o klasztor Państwo macie. Klasztor Szarytek. Nawet nie wiedziałam nigdy, że tu jest jakiś klasztor Szarytek. Jak Budududu, bo myślałam, że tam, gdzie papież był na Dobrej, papież, który otwierał bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego i tam na ścianie jest ślad, informacja, że tu, w tym roku był Jan Paweł II, otwierał bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego. Ale że tu, o tej uliczce, proszę Państwa, o, jest klasztor, gdzie Ania przyjmuje i Ania gotuje. O, to nie wiedziałam tego. Proszę Państwa, jesteśmy na ulicy Tamka. Ulicę Tamkę bardzo kocham, no ona bardzo mi się przydała w życiu. Byłam tutaj w kuratorium, mi wszystko załatwili. Internat, burce, szkolnictwa, wszystko na tej ulicy, bo tu jest kuratorium. Nie wiem, czy jeszcze. Ale klasztor jest. No i są te szarytki, o których istnieniu, to ja nie widziałam, że one w ogóle są tutaj, bo ciągle tak jak się powtórzę. Myślałam, że są na tej ulicy Dobrej, naprzeciwko biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, której to biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego oczywiście wtedy nie było wcześniej. No. Muzeum Chopina. No, tutaj tak. Japonii przyjeżdżają, podziwiają. Co to jest? Tam jest instytut, ten taki szklisty, prawda, Chopina. No autobusy to tutaj, wiesz, tak, one są pospóźniane, to one tu nie będą szybko jechać. Będą miały podwójne spóźnienie, proszę Państwa, nie daj Boże. Co jutro dzień przynieść, może w piątek, co przynieść, może dzień jutro. Jak jest to w ofendę. Już pijaki chląg, pijaki chląg, znaczy raczej pijaki to one mało jedzą, ale chlaki uwielbiają. Cieszą się tu w Warszawie na teraz tę linię Mysią, ale banki są wściekłe, banki i cała linia PO lichwiarska jest wściekła, że te banki żydowskim bikiem połączone nie mają coś momentu rozpędu, bo jest ochrona i osób niepełnosprawnych i ochrona klientów wszelkich, także no nie wiem, co te banki teraz chyba będą musiały się wyprowadzić do Izraela. Radio to KPM, proszę to bardziej baby instrument. Radio to KPM, Instytut Chopina. Instytut Chopina. Ja zresztą widzę, prawda? Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Zapraszam. Taka dowodówka, zrobiona rzekomo w starym domu. Szarym, może to szarytki budowały, ale to jest nowe, bo to jest takie dobudowane. No, to stare w Warszawie jest, no musi być tak, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. No, obskurne, nowe, stare, obskurne do cholery jasne, obskurne. Państwo sami widzieliście, jakie to było obskurne. Janek Witek by tutaj zaraz się wypowiedział, jako słynny ekonomista, który umarł na zawał serca, człowiek wrażliwy. Wrażliwym ludziom w Warszawie nie jest dobrze żyć. Warszawa to chamstwo, Warszawa to draństwo, Warszawa to jest tej Rumunka, tak też umarła na zawał serca, powiedziała, że jawne skurwysyństwo, tak sobie dodawała na końcu o tym skurwysyństwie, no bo wiecie Państwo, nieuczciwość, jeżeli mówimy już o tej pętli 105, proszę Państwa, przecież tam noc 42, stamtąd odjeżdżający, to wielokrotnie, nie otwierał drzwi w ogóle ludziom stojącym na pętli. A przecież to jest mróz, gdy jest zima, co pół godziny odjeżdża. Albo tam przy ulicy Klemensiewicza na pierwszym przystanku z tamtej strony, naprzeciwko Tesco Extra, 42 wcale nie zatrzymywał się. I to taki łysy dziad jeździł, usta świnia, niewysokiego wzrostu, proszę Państwa, który sobie bawił się ludźmi, a ty wsiądziesz, a ty nie wsiądziesz. Ludzie mają bilety, ludzie mają dwa kartę miejską nawet na 3 miesiące, ba, nawet z hologramem. I co to da? Jak
To Janek Witek mówił o kant dupy potwórz. Tę kartę miejską warszawską, czyli z kartą miejską tak samo, jak my z karty miejskiej. Taka jest Warszawa i taki jest tutaj burdel. No i zanim tu będzie porządek, proszę Państwa, więc trzeba poczekać, aż zjemy dwa precelki. Proszę Państwa, zobaczymy, co to dalej będzie. No, co będzie, gdy ksiądz pójdzie po kolędzie. W każdym kącie dzwonić będzie. A na ołtarzu, albo jak chodzi, snopki przewraca i co tłustej kopy maca. Wnet masz urzędnika z niego. Odstawi nie trzeba tego. Nad niedźwieżkę kopie w rogu. Nie mnie to dasz tylko Bogu. Potem bierze po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie. I na ołtarzu pisze iluminare. A ty chłopku, dare, dare. Proszę Państwa, militaria, proszę kupować gaz. Bronić się, napady są. Nie wiadomo, co to jeszcze będzie, jaka to będzie wojna domowa. Wojna domowa. To są stare filmy polskie, stara wiara, stary papież, stary prawo, stara Warszawa. Proszę Państwa, to rondo jest bardzo mi miłe, bo tutaj też biegałam do szkoły. W 81 roku, w 82, w 83. Biegałam tutaj, tak, wspaniała szkoła. Proszę Państwa, na Konopińskiego 4, która ta ulica jest dosłownie za nami, ale biegałam tam przez kino, tam było też jakby skarpa, czy jakie kino. Proszę Państwa, ulica Kopernika, a szkoła nasza, proszę Państwa, to jest o tam.